Otwierała Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 1976 roku. Otworzyła również i te trwające w Londynie. Królowa Elżbieta II, która w tym roku obchodziła diamentowy jubileusz, 60 lat panowania, płynie przez tłumy niczym statek i wydaje się być niezmęczona. Wywiadów nie udziela, ale zawsze powtarza, muszę być widziana, by we mnie wierzono. Jest symbolem nowoczesnej Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta II zaangażowała się w Igrzyska całym sercem. Dlaczego? Rodzina królewska od lat związana jest z Igrzyskami Olimpijskimi. W 1894 roku podczas kongresu w Paryżu, gdzie postanowiono wznowić Igrzyska Olimpijskie, jednym z honorowych członków był dziadek naszej królowej, późniejszy król Jerzy V. Jej pradziadek Edward VII otwierał Igrzyska w 1908 roku, a jej ojciec król Jerzy VI otwierał Igrzyska 40 lat później. Sama królowa otworzyła Igrzyska w 1976 roku w Montrealu, a jej mąż książę Edynburga w 1956 roku w Melbourne. Ta tradycja trwa od wielu, wielu lat. Królowa jest mecenasem Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a jej córka jest przewodniczącą tej instytucji i członkinią MKOL-u. Jest oczywiście w komitecie organizacyjnym w Londynie. Brała udział w zawodach jeździeckich na Igrzyskach w Montrealu i królowa oraz wszystkie jej dzieci pojechali do Kanady, aby kibicować księżniczce Annie. Sport odgrywa bardzo ważną rolę w życiu rodziny królewskiej. Bardzo angażują się w różne imprezy sportowe. Obserwowanie królewskiego dworu to osobna dyscyplina, a z kolei pisanie o nim wykształciło osobny gatunek literacki – królewska opera mydlana. Rafał Hydel wydarzenia na dworze królewskim komentuje od wielu lat. Królowa lubi sport, w szczególności jeździectwo. Są tacy, którzy twierdzą, że konie kocha nawet bardziej niż ludzi. To prawda? Królowa jest jednym z najbardziej doświadczonych na świecie hodowców koni. Jej stadnina wygrała wiele ważnych gonitw. Królowa często bywa na derbach w Kentucky. Jestem pewien, że gdyby nie została monarchinią, to byłaby świetnym hodowcą koni. Książę William, książę Harry, księżna Katarzyna są ambasadorami igrzysk w Londynie. I to kolejne pokolenie rodziny królewskiej również kocha sport. Książę William był kapitanem reprezentacji rugby w szkole, lubił bieganie przełajowe i był reprezentantem szkockich uniwersytetów w piłce wodnej. Księżna jest zafascynowana hokejem, widzieliśmy ją w koszulce reprezentacji. Ostatnio grała nawet z naszymi zawodnikami. Ogląda pasjami zawody na kortach tenisowych i zmagania żeglarzy. Niedawno była na Wimbledonie. A książę Harry gra w polo i jeździ na nartach, więc ta tradycja jest kontynuowana. No i jest jeszcze wnuczka królowej, Zara Phillips, która bierze udział w igrzyskach w Londynie, dokładnie jak jej matka w Montrealu. Igrzyska 30-letniej olimpiady na pewno nabrały królewskiego blasku przez to, że wnuczka królowej w nich startuje, przez to, że sama królowa je otwierała, a książę William z małżonką i bratem Harrym są ambasadorami tego wydarzenia. No ale z drugiej strony rodzina królewska też na tym wydarzeniu zyskuje, bo buduje swój wizerunek i zarabia gigantyczne pieniądze. Przedstawiciele firmy, jak nazywany jest w Wielkiej Brytanii dwór królewski, na czas zawodu wynajęli zamki i pałace. Ta decyzja królowej oznacza złamanie 500-letniej tradycji. 30 tysięcy funtów dziennie zapłaciła firma, która wynajęła pałac St. James's. Do dyspozycji mają salę tronową i salę królowej Anny. 1 000 000 funtów za możliwość mieszkania w zamku Leeds przez 3 tygodnie. Wiele jest pięknych pałaców w Wielkiej Brytanii, wiele z nich szczyci się bogatą historią, ale jeśli chodzi o popularność wśród arystokracji i rodziny królewskiej, to tylko kilka z nich może konkurować z Kensington Palace. Od XVII wieku jest rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Tutaj urodziła się i spędziła dzieciństwo córka księcia Kentu, późniejsza królowa Wiktoria. Tu mieszkała księżna Diana, tu rodzinne gniazdo ubili sobie jej syn William z żoną Kate. A na czas igrzysk w królewskich komnatach i ogrodach żyją Rosjanie. Wiemy, że kaucja, którą musieli zapłacić na wypadek uszkodzenia królewskiego mienia, wynosi 250 tysięcy funtów. Królowa Elżbieta II wyszła z założenia, zresztą jak większość z nas, że żyjemy w czasach, w których wszystko jest na sprzedaż. Każdy ma kłopoty finansowe, a wynajęcie królewskich posiadłości jest bardzo innowacyjną metodą pozyskiwania funduszy. Tyle można było w tym temacie przeczytać na stronie Buckingham Palace. Wszystkie środki pozyskane z wynajmu królewskich posiadłości zostaną przeznaczone na ich renowację. A to był program Halo to Londyn. Jutro, chwilę po 8:00, znów opowiemy o igrzyskach 30-letniej olimpiady z nieco innej perspektywy. Justyna Szubert-Kotomska, kłaniam się, do zobaczenia.